No i witajcie. Dzisiaj miałem inne plany co do pola. Miałem jechać z Piotrasem, ale jednak się nie udało. A więc dzisiaj wziąłem sobie pole takie, no te ziemniaczane, z tego co pamiętacie, to zawsze coś wychodzi. Więc zobaczymy, jakie dzisiaj będą efekty tego. No i pierwszy fanciul, już go zdążyłem schować. Ale jest taki guziczek. Bez niczego, jakieś napisy ma z tyłu. I to wszystko. Taki fajny guzolec. Mocny sygnał jak piorun. Myślałem, że jakiś śmiecik będzie, coś takiego jest. Ale mówię, kopnę. No i coś tu wyszło, taka kwadratowa coś tam. Jakiś numerek nawet ma na sobie nabity. Chyba to jakby trójka, tu zero. Albo to moje wyobraźnia tak działa, że widzę te cyfry. Ale coś tu jest. Tu jakiś otworek jest. Zabieramy. O, ciekawszy fancik w końcu wpadł. Po co ja wyciągnąłem pinę? Gdzie jest szuteczka? Prawda. Prusak. Korona zamknięta. Piękny guzik z przyklepanym uszkiem. Dobra, nie będę tej ziemi wydłubywał. Ładne, że wyszedł prusaczek, ładny stan nawet. Lecimy dalej. Pięć, coś takiego. Jakiś guziczek albo monetka, jakiś destrukt, ale okrągły. Podejrzewam, że to był jakiś fenolek dziada Adolfa. Coś ten deseń będzie. Wysoki sygnał, już trochę inny ton. Zobaczmy co to może być. O, coś widzę zielonkowego, chyba będzie to. A nie, coś jeszcze, o, seberko. Ej, to jakie ładne, chyba marka. Chyba będzie marka. No przecież, pół marki. 1906 rok. No i pięknie. Jest ładne sreberko. Pięknie. No i mam tu wkrótce, jak widzicie sami, jakiś guziolix. To sprawdzimy, czy jakiś, wiem, że uszko ma tylko przyklepane, jakiś zwyklak, czy jakiś prusaczek, ale chyba jakiś zwyklak, dlatego nie będę za bardzo tarł, nawet szczoteczką.
No, guzik jest, to jest już coś. No i co, kolejny sygnałek. Taki mieszany. Krągłość, jakaś plomba była, ale cienka strasznie. Chyba nie jest aluminium, nie jest chyba ołów, tylko aluminium. No, się gnie, o, strasznie. Dobra, coś gaz. Dobra, pod wodą i będzie wszystko widać. CH jakieś, coś tam. Magaz, coś takiego, magazyny. O, panie, coś ciekawszego może być. Dobra, chowamy, szukamy dalej. Tutaj jakiś spory sygnał mi wyskoczył. Coś większego chyba. Jo, kawałek czegoś tam. No i wpadła okrągłość i chyba sreberko, super groszem chyba, oczywiście, że tak, ein silber groszem. No to fajnie, drugie sreberko już i cały czas idę takim paskiem, cały czas, co chwilę są sygnały w sumie, praktycznie, więc jest fajnie, to zawsze na tym polu coś wychodzi. Bo jest naprawdę spore. No, tylko trochę tak, można by rzec, na przypale. I tak i nie. Monetka. O Boże, jaka styrana. Aż się rozwarstwiła. Jak widać, chyba, że to jest kawałek po prostu tego. Ale dobrze. Jakaś grubsza. Nie wiem, co to może być. No, chyba nie PRL. To jest jakieś literki, widzę. Ale niezbyt. Dobra. Ładuj się. Jakieś maleństwo. Dziczek chyba, co? Tak, będzie guziolek. Malutki, chyba malutki. Bo tego schowam, bo z rogu zgubię. Obok maleństwa, jak widać, tutaj wykop. I tu jeszcze jakiś sygnał mamy. O, jakaś plomba chyba, oczywiście. Solniczka. Odłamana. Wybrakowana. O, panie, jakaś wojskowa. Jednak jest orzełek. Oczywiście.
jest orzełek, który trzyma w swoich nóżkach, nie wiem czy to są nogi, czy to, no bo nieważne, w dolnych kończynach dwa miecze, czy co tam jest. Piękna sprawa. Piękne. No i daleko nie idąc, znowu jakiś sygnał. Ale ubite, no kurde. Ciekawe, czy mają chłopaki zamiar przyorać te pole jeszcze w tym roku? O, chyba jest plomba. Chyba, to się wydawało. Gdzieś tutaj jest, tutaj coś. O. Co to kurde jest, jakieś maleństwo, ala sreberko, a może to jest i sreberko, a może aluminium, ale raczej aluminium będzie, to jest chyba ta ala plomba, chyba aluminiowa, co to wcześniej wyszła, a wam się tak wydaje, bo to jakieś inne napisy chyba są, a jakiś kapturek, może z jakiejś buteleczki, coś takiego, ten deseń może być, por coś tam. Czy bordy, dobra, czy boho, nieważne, ładuje się do mnie. Ładnie bije sygnał, oby nie blaszka. Tutaj jest. O. O. Albo jakaś rączka od kluczyka od mebli starych. I chyba raczej to będzie to. Albo jakaś taka przywiążka, czy jak to się nazywa. Taka ala szlufka, może nie wiem, coś takiego. Ale podejrzewam coś od mebli, od kulszyka. I mam takie coś. Znowu, to jest chyba to od konia. To, no kurde, nigdy nie pamiętam tej nazwy. Ale wiadomo, o co chodzi. Właściwie przed chwilą policja przyjeżdżała. Popatrzeli, pojechali sobie. Ciekawe. Zobaczymy, jak się będzie sytuacja rozwijała. O, tu już się ziemia większa robi. A i monetka wyskoczyła. Jakiś kolejny, kurde, straceniec. Jakiś 5 feningów albo 10. Trzeciej Rzeszy. Po wielkości można tak wywnioskować, chociaż ten 10 to jest trochę za małe chyba. Ale jest okrągły jeszcze. No więc nie jest źle. O, leciało. Takie kołeczko. O, monetka. Ja. A, coś niemieckiego, pruskiego. 1935. Jeden fenol. Jak widać.
Nawet zacny rocznik 35. Już naprawdę chyba rzadszy nawet. Zawsze jest grubo przed wojną. Faktycznie przed. Jest na coś. A to co to? Kurde, może jakiś bursztyn jak świecił. Kamień. O, plomba. To spora. Kurde, naprawdę spora plomba. Jakiś ciekawsza widzę. DOKP Gdańsk. O, po polsku jeszcze. Nasze jakieś. Opsia, opsia. 8.11. Jeszcze kwic, tak? Gdzie? Widz. Coś tam. Ona była jakoś większa albo źle przybita, tak. Ale ciekawy fancior, ciekawy. Na plombę. Rzeczywiście się przejeżdżał. Przed chwilą przejeżdżał znowu radiowóz. Ale coś się póki co nic nie dzieje. No i mam nadzieję, że nic się nie będzie działo. No dobra, wracając do Fanta, to tutaj Gdynia wybite jest. Też DOKP. Jeszcze jakaś data, 5 coś tam, o, 5 marca chyba, albo 15 marca, 49 rok, patrzcie, taka stara, fajna plomba, dużo tu plomba takich właśnie, nie wiem, czy to jakieś kolejowe te plomby, czy jakie. Miałem go. Już, o jest. Guziczek. Teraz pytanie. LWP, jak myślałem. A dupa. On ma koronę. To jest jakiś współcześniejszy. Bardziej guziczek. Wojskowy oczywiście. Tak, ma koronę. Po latach 90. Prawdopodobnie. Czyli współczesne, można powiedzieć. Jakiś wojskowy zgubił. Ładny stan. Tym razem co tu się chowa? Aha, monetkę. Czy guzik. O, jeden fenik. Destrukt. Ale przynajmniej widać. Trzecia rzesza oczywiście. Dobra, jeden fenolek. Jedyny widoczny destrukt. No i ładnie tutaj tak wyskoczyła bryłka w bryłce, jak widać. Guziczek. O, calusieńki jest. Ładny stan. Oczko przepięknie zachowane.
podwójny sygnałek. O, chyba wyszło. Tak? Naparstek. Tak, naparsteczek zmieciony. Jest już nawet trochę wybrakowany. No i coś dużego tutaj mi wyskoczyło. Jakiś guzik. Jakiś kawałek blaszki będzie. Jest blaszka, tylko że kurde guzikowa. Nie no, taki wielki. Co to jest kurde? Aż taki wielki guziol. Jakiś płaszcz, nie płaszcz, chyba coś takiego musiało być. Nic na nim nie ma, szkoda. Mam coś tutaj ciupeńkiego. Kwadracik mały. Coś mi się wydawało, że coś tam przepijało się. Albo mi się wydaje. A może i nie. Nie mam pojęcia. Na pewno nie jest przypadkowy jakiś tam odpad. Jest w miarę równy. Nawet równy jest bardzo. Coś mi się wydaje, tutaj coś jest. No niemal. To się jeszcze okaże. No i taka blaszka, ale tu coś widzę, jakieś napisy są. Jak widzę. Teraz tylko czy polskie, czy niemieckie. O, to jest zagadka. O, to jest pytanie. Co to ziemia wydaje? Dobra, da, dy, dy, an. Co? Z Gdańska. Danzig, pewnie, chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tutaj mam. Danzig, Danzig. Kurde, coś fajnego. No jest tutaj Danzig, Gdańsk. No i nie wiem, czy nagrało, bo bateria się akurat wyhechłała. Dobrze, mam komplet zapasu, chyba 3 sztuki w razie W. No i faktycznie, to normalnie pisze Danzig. Co jest z Gdańskiem związane? Co to tutaj robi? Jeszcze jakieś cyfry są, jakieś numery. Ciekawy fancior, ciekawy. Spróbujemy to rozszyfrować w domu. No i dopiero drugi perelek tego pierwszego. Chyba nawet nie nagrałem. Tam było 2 złote. To może wstawię zdjęcie. 10 groszy. A i chyba plomba. Albo i nie. Coś takiego. Dosyć sporego, zniekształconego. Na pewno ołów. Ale nie wiem co to jest. Czy to był guzik? Nie. A może? A, się zobaczy. No i wyskoczyła okrągłość. Nie wiem tylko co to jest, chyba guziczek, tak. Raczej tak, nie ma oczka, tylko taki, no taki płaski, coś tam. Jak widać.
A nie wiem, co to jest, ale chyba guzik. No jak tutaj, nie wiem, czy widzicie, co się tu wyłania zielonego. Delikatnie, żeby nie uszkodzić. O kurde, jaki gwóźdź stary. Jaki fajny. Bajeczka. No, no. Tu to się jeszcze ukrywa. O, plomba wyskoczyła. Kolejna ta duża DOKP chyba. Też ma datę chyba, tak, Poznań tym razem. To była chyba Gdynia, teraz jest Poznań. Kurde, ciekawe te plomby. Zawsze w tym samym miejscu praktycznie, w tym rejonie pola. O. Stark pole. O. Stark pole, tak, czy Staropole. Nie, Staropole. Pisze, tak, Staropole. Ciekawe. Bardzo fajna plombeczka, kolejna do kolekcji. No jeszcze ładna klamerka wyszła, niekompletna, ale jest cały. A tutaj okucie. No i tak idę do samochodu i dojść nie mogę. Co chwilę jakieś sygnałki wychodzą mi. Żal nie kopać. Będzie wysoki ton, ale kurde. Jak nie wykopię, się nie przekonam, co to jest. Coś dużego dosyć. Zgwintowane widzę. No, coś to jest, jakieś napisy są nawet tutaj koło. To jest gwint, to się gdzieś pokręcało, coś. No dobra, to tyle na zakończenie. Ja już spadam. Dzisiaj nałaziłem, fantów podbierałem sporo nawet dzisiaj. Miało być inaczej, bo miałem zbyt raz. Ale wyszło jak wyszło, no niestety. Tak czy siak. To mi się podoba właśnie w tym. O. Może jeszcze jutro wskoczę, ale to zobaczę po pracy. To pierwsza zmiana, to więc może jeszcze 2-3 godzinki bym wskoczył blisko, ale zobaczymy. O, to więc pozdrawiam wszystkich oglądających. Nie będę wymieniał, bo naprawdę jest z was sporo. Musiałbym sobie listę zrobić, żeby nie zapomnieć kogoś na mnie. To więc na razie, do zobaczenia, do następnego.